czyści mnie. Za każdym razem, kiedy słyszę słowo śmieciówka, czyści mnie, bo to uwłacza ludziom. Słuchaj, to jest kolejny raz, kiedy i tu się nic nie zmieniło. Mamy kolejną kadencję, rządzą nami inni ludzie, a mechanizmy wełbach polityków są takie same. A teraz przyjdzie pan Staszek z Państwowej Inspekcji Pracy i powie... <laughs> Tam, już. No, już. Na umowę o pracę. Raz, ty, 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 no. I i... I jeszcze ty. No ja, na umowę się, o pracę. ja się boję tego, że tak niestety, Arturze, będzie. Najczęściej donoszą klienci sklepów, mm -hmm. kontrahenci, pracownicy, a i członkowie rodziny. A to członkowie rodziny i sąsiedzi. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Pogromcy Absurdów. Tradycyjnie wita was Marcin Zarzycki i Artur Kuczmowski. Marcin, mamy środek lata, gorąco na zewnątrz. Czy masz jakiś gorący temat dziś? Słuchaj, same gorące tematy, jak zwykle. Nie, ma co się, nie możemy się nudzić, bardzo dużo się dzieje. No i od razu mam dla ciebie temat dzisiaj taki... Połączony ze wszystkiego. Trochę dla biznesu, trochę dla pracodawców, troszkę prawny, także wszystko naraz i ubrane w jeden duży wielki absurd. Mam wrażenie, że jak to powiesz, to będziemy znowu tęsknić za sezonem ogórkowym. <grymne> na pewno, na pewno, a temat słuchaj dotyczy temat zagadnienia takiego, jak umowy cywilnoprawne, umowy B2B versus umowa o pracę. Nie wiem, czy temat jest ci znany, ja zrobię krótkie wprowadzenie, a wprowadzenie brzmi tak. Opowiadaj. W Polsce jest takie przeświadczenie i taka tendencja, że jedyną słuszną i prawilną formą zatrudnienia, czy formą współpracy z kimś jest umowa o pracę. A wszystko inne jest generalnie złe i niedobre. I tutaj chciałbym ci się wtrącić, tak. dlatego że zawsze przechodzą mnie ciarki w momencie, kiedy słyszę słowo śmieciówka. To jest największe osiągnięcie współczesnej lewicy. Zohydzenie tych umów innych, innych form, mm -hmm. pokazanie, że coś jest złe, coś takiego naprawdę, to, to jest takie pejoratywne określenie. No, mm -hmm. Mnie to czyści mnie. Za każdym razem, kiedy słyszę słowo śmieciówka, czyści mnie, bo to uwłacza ludziom którzy... Ciężko takie umowy. Ale ja się 100% tak z tobą zgadzam, bo no, słuchaj, tak jak powiedziałem, no jest umowa o pracę, jest na piedestale postawiona, a obok tego masz umowy o dzieło, umowy zlecenia i te umowy, no są już traktowane, że to jest coś zło najgorsze i właśnie śmieciówki, nie? I słowo śmieciówka dla mnie jest po prostu niedopuszczalne, no bo ktoś przychodzi, ma umowę z, z podmiotem, z firmą i mówi, że, no, że w śmieciówce pracuje, no jak to brzmi, jak to, jak mam się czuć, nie? Także zgadzam się z tobą w 100%, ale podobnie, wiesz, jest z B2B też, nie? Też yy, właśnie jest obrzydzane jest to B2B powoli na zasadzie takiej, że to jest no, najgorsze też, co może być i generalnie tylko umowa o pracę. No i słuchaj, bo to jest początek tej historii. No tak to w Polsce generalnie niestety osta yy, ostatnio wygląda od dłuższego czasu. No i od dłuższego czasu jest taka dość mocna nagonka właśnie na wszystkie inne formy współpracy, inne niż umowa o pracę. Już od dłuższego czasu i ZUS, i organy podatkowe, ale głównie ZUS, gdzieś tam zaczynają się przyczepiać, że zlecenie to nie zlecenie, dzieło to nie dzieło, a B2B to nie B2B, tylko wszystko powinno być wrzucone do worka pod tytułem umowa o pracę. I uwaga, to jest podejście takie, że to ma być wrzucane do worka umowa o pracę, niezależnie od tego, czy ty tego chcesz niezależnie czy ty tego chcesz jako firma i niezależnie czy tego chce osoba która tą umowę ma mieć bo nie jest powiedziane że każdy chce być na umowie o pracę a państwo przez swoje organy do tej pory nas do tego tak jakby przymuszało a to jest w ogóle takie trochę śmieszne bo tak. z jednej strony państwo daje zachęty zachęty podatkowe na przykład dla informatyków tak, B2B, ryczałt. Idź na ryczałt. I, I inne też programy dla innych grup zawodowych. Czyli z jednej strony mówią zakładaj działalność gospodarczą, bądź przedsiębiorcą, świadcz usługi na, na rzecz innych podmiotów, no ale z drugiej strony, jak uznamy, że jednak mimo wszystko to, co robisz, to za dużo zaoszczędzisz, to my cię dojedziemy, że to jest umowa o pracę. To znaczy, ja ci powiem tak, to na, nawet nie to, że ty za dużo zaoszczędzisz, nie? Ale jak uznamy, że to, co robisz, to w sumie nam się nie do końca podoba, to cię na tę umowę pracę, czy chcesz, czy nie chcesz, na siłę tak jakby wrzucimy. No ale słuchaj, to nie koniec, bo do tej pory powiedziałem, że była nagonka i polityczna, i była nagonka ze strony Niemców, a teraz ta nagonka przybierze jeszcze dalej idącą formę. No bo możecie możecie zdziwić albo i nie, na poziomie Unii Europejskiej zostały przy, są przyjmowane przepisy, uwaga ci zacytuję, w celu weryfikowania zapewnienia prawidłowego określenia statusu zatrudnienia osób wykonujących pracę za pośrednictwem tu platformy internetowej. Akurat, ale będzie dotyczyło wszystkich. Nie? Czyli tu przepisy na gruncie UE są przyjmowane, i one mają być implementowane również w Polsce. No. Tak, no. ale tak. jest jedna rzecz, bo o tym akurat wiem w kontekście tak. platform no. internetowych. Tak. Te przepisy na gruncie Unii Europejskiej, na gruncie no. dyrektywy, wcale nie dotyczą rzeczy, o których tutaj mówimy. Mhm. Wcale nie dotyczą zusowania mhm. tych umów i zmiany, ich, i zmiany no. ich charakterów. Słuchaj, to jest kolejny raz, kiedy. I tu się nic nie zmieniło. Mamy kolejną kadencję, rządzą nami inni ludzie, a mechanizmy wełbach polityków są takie same. To znaczy, kurczę, mamy tutaj dyrektywę, będziemy no? przy tym grzebali. Ta. To może w takim razie dorzućmy im coś innego przy okazji, dajmy kilka wrzutek, co? Nie, no zinterpretujmy po swojemu, tamci mówią o jednym, a my to przerzucimy, także te przepisy, właśnie, które są na poziomie unijnym, one mają generalnie regulować określać status, tak jakby, tych osób zatrudnionych, a u nas są to przełożone pod tytułem te przepisy nakazują wszystkim być na umowie o pracę. No i słuchaj, te przepisy będą implementowane do Polski, podobno już jest gotowy projekt ustawy, nikt go jeszcze nie widział, ale podobno jest i ten projekt ustawy będzie zakładał, po pierwsze, że będzie Konieczność weryfikacji każdej umowy i dalej Państwowa Inspekcja Pracy, mój drogi, dostanie nowe uprawnienia. Bo dzisiaj to jest tak, że jeżeli ktoś ci chce zakwestionować, czy ta umowa, którą masz, to nie jest dzieło zlecenie, tylko to jest umowa o pracę, to teraz sprawa, so spra sprawa trafia do sądu i sąd to rozstrzyga. Tak? Sąd bada, analizuje przesłanki, wszystko, dokumenty i ocenia, i stron słucha przede wszystkim, jak one by chciały. Tak jest swoboda umów, jak to powinno wyglądać. Teraz sąd już odsuwamy, sąd nie będzie potrzebny. Teraz tym się będzie zajmować Państwowa Inspekcja Pracy, która będzie miała taką możliwość, żeby ci tę umowę zreklasyfikować. Przyjdzie do firmy, masz 100 informatyków na B2B, a ona powie: wszyscy na umowę o pracę. I takie, takie będzie, będą realia. No dobra, ale teraz no. zakładamy mhm. sytuację, w których mam tych stu informatyków na B2B, mhm. praca zdalna, różne Ta. formy i tak dalej. No, i teraz powiedz mi, jak to się odbywa, bo ja zupełnie w tych mm -hmm. kwestiach procesowych się nie, nie orientuję. To znaczy, to jest tak, że następnie sąd słucha i sąd słucha e, zle, zleceniodawcę mm -hmm. i mówi: Zleceniodawca mówi: Ja tutaj zatrudniłem na B2B e, tych stu informatyków, mm -hmm. bo oni są przedsiębiorcami, bo oni dają mi tutaj pewien wkład mm -hmm. w mój projekt. Jak się projekt skończy, no to, to, to jest tylko i wyłącznie czasowe zlecenie. Może im dam inne, może nie. Na co przychodzi druga strona pod tytułem Informatycy i mówią. Nam to wszystko pasuje. My mamy, ja mam tutaj mm. swoją własną działalność mm. gospodarczą. Dzisiaj świadczę usługi dla Zarzyckiego, jutro będę chciał świadczyć dla Kuczmowskiego. Nie chcę się związywać, a sąd klepie to i mówi: Ale to nas nie obchodzi, co wy chcecie. W tym kraju musicie być na umowie o pracę. Nie, to znaczy tak to nie działa. Że, wiadomo, to, co strony mówią, to jest jedno, ale przede wszystkim i to jest najważniejsze, to jest przestroga dla wszystkich firm, które właśnie nie chciałyby, żeby przerzucili im ludzi na, na umowę o pracę. To jest kwestia związana z samą treścią umowy, zasadami wynikającymi z tej umowy i y, y, z kwestiami dotyczącymi odpowiedzialności. Czy jak jesteś na B2B to musi wynikać, że to ty ponosi odpowiedzialność, tak? Kwestia związana z zarządzaniem swoim czasem pracy, tak, czy 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 wykonuje pod nie, kierownictwem, tak. czy. Kierownictwo, y że sam zarządzasz kiedy, gdzie co wykonujesz, że nie masz sztywnych ram czasowych, że nie masz urlopu, prawda? Tylko nie wiem, czas powstrzymywania się od świadczenia usług, prawda? Więc to są takie elementy, Czy to jest kwestia przede wszystkim umowy, tego, jak stosunek prawny jest konstruowany, a do tego jest dołożony aspekt ewentualnie właśnie wysłuchania stron i tego, jak faktycznie te czynności są wykonywane. A teraz przyjdzie pan Staszek z Państwowej Inspekcji Pracy i powie. Tam, już, no już, na no, umowę o pracę, Raz, ty, ty, ty no. i i i jeszcze ty. No, ja, na się, umowę o pracę. ja się boję tego, że tak niestety, Arturze, będzie, i boję się tego, że to, to, będzie, to będzie nadużywane. I potem to będzie tak, że najpierw będzie decyzja u inspekcji pracy, a potem będzie odwołanie ewentualnie do sądu, więc ten proces jeszcze bardziej się wydłuży, ale firma już konsekwencje poniesie. I jeszcze tylko słowo ci powiem o tych konsekwencjach, bo to nie jest takie proste. Wyobraź sobie, że masz osobę, na, informatyka na B2B, to on wystawia fakturę i ciebie nic więcej nie interesuje. Nie interesuje cię kwestia związana z zusem tego, tego tego informatyka rozliczeniem mu pyta dalej kwestia związana z jakimiś urlopami macierzyńskimi i tak dalej Natomiast jeżeli przyjdzie teraz Państwowa Inspekcja Pracy i powie, to jest umowa o pracę, to co się wtedy dzieje? Te obowiązki wszystkie do ciebie teraz wracają. One na ciebie jako na firmę spływają i to spływają wstecznie. Bo przecież Państwowa Inspekcja Pracy nie powie, że ta umowa o pracę jest, teraz się Od zaczęła. Dziś, tylko... Od początku. Aaaa. Zaległe zus zaległe składki, zaległe chorobowe, macierzyńskie urlopy. Wszystko do tyłu z odsetkami, jako firma będziesz musiał zapłacić. To będzie tragedia. Słuchaj, a to znowu jest tak, że... Że to jest po części gwałt na naszym portfelu, mm -hmm. i jeszcze wmawia się nam, że to jest dla naszego dobra. Tak, bo zazwyczaj mm. e, inspekcja pracy, czy, 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 czy ZUS, mówi o tym, że. E, no, my to robimy dla dobra pracowników, bo nie mają urlopów, bo nie mają świadczeń. Nie pracowników, nie, nie, osób współpracujących. osób współpracujących. No, to nie są No, pracownikami. ale według nich to są pracownicy, tak? Tak, tak, Ale tak. czyli my jako ZUS robimy to w interesie pracowników, bo mm. później będą mieli groszowe emerytury, bo, tak. bo nie mają mm. świadczeń, nie mają urlopów i tak mm. dalej. Tymczasem w przypadku większości zdecydowanie ty, 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 tych, tych umów, szczególnie B2B, bo tutaj mm. raczej to są strony wydaje mi się tak. bardziej świadome, jest pełna zgoda obu stron. A to chodzi tylko i wyłącznie moim zdaniem o to, żeby ściągać więcej kasy do chorego i niewydolnego systemu emerytalnego. Ależ oczywiście, że taki, to jest kwestia, tak jak ty powiedziałeś, to jest kwestia finansowa, ale to też jest moim zdaniem kwestia związana z łamaniem tak jakby podstawowej zasady, zasady swobody umów. Tak. Przecież to nie jest tak, że przychodzi mi człowiek i ktoś pod przymusem go zmusza do zawarcia takiej nie innej umowy. Słuchaj, ja ci proponuję formułę współpracy B2B, bierzesz albo nie. Rynek jest tak teraz skonstruowany, że naprawdę jest miejsce dla wszystkich. Nie nie chcę tu brzmieć jako jakiś tam, prawda, straszny obrońca firm i osoba gnębiąca pracowników czy współpracowników. Absolutnie nie. Natomiast to jest swoboda umów. I jakim prawem, czy Państwowa Inspekcja Pracy, czy ZUS, z buciorami w tą swobodę umów się ładuje? Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ja też nie. Ja też nie, tym bardziej, że w większości zdecydowanych przypadków bo musimy napiętnować e, miejsca, gdzie wykorzystywane są te umowy, gdzie to jest robione zupełnie są takie z powodzeniem prac, praw pracowników i tak dalej. Tak. Ale szczególnie w wypadku tych wysoko wykwalifikowanych współpracowników świadczących, umowy, mm -hmm. świadczących usługi na zasadzie B2B, no to jednak dwie strony są świadome tego, co się dzieje, a przyjdzie pan Staszek w kapturze i Państwowa Inspekcja Pracy i powie ty i ty na umowę o pracę. Także będę, Artur, informował o postępach tej ustawy. Pozwolę sobie przybić, czekaj, gdzie tu nasz Pawełek jest. Pozwolę sobie przybić Pawełkiem za umowy B2B. No, Proszę bardzo. No dobra, to jest ten temat pierwszy dzisiaj absurdów. A powiedz, co ty masz dla mnie? Wiesz, co ja chyba jestem w takim trochę um, w tym samym nurcie, w którym, o, ty, w którym ty jesteś? O. Bo też tak sobie myślę, że zazwyczaj. Chyba te postępowania dotyczące ustalenia stosunku pracy, one się zazwyczaj odbywają i, i są inicjowane na zgłoszenie, na donos, jak to jest. To... No, no, słuchaj, nie mogę tego, nie mogę tego, nie mogę tego wykluczyć, że takie przypadki pewnie się zdarzają. Ja słyszałem, że tych donosów no mało nie jest. Nie? No i słuchaj, przeczytałem taki mm -hmm. dziennik, chyba. O. Bo internetowo czytałem to, mm -hmm. nie wiem, jak, jak często wychodzi. Fakt. O, proszę, Pole, polecamy, tak. I słuchaj, i wyobraź sobie, co piszą w fakcie. W mm -hmm. fakcie napisali, że w okresie wiosennym i letnim skarbówka jest zasypywana donosami. O, proszę. No, bardzo dobrze. Czyli mm -hmm. w zeszłym roku, słuchaj, 46 tysięcy donosów do skarbówki trafiło. Wow. To co? Czekaj, to na 12 miesięcy to będziemy mieli jakieś 3000 donosów, 4000 donosów prawie miesięcznie. 4000 donosów no. miesięcznie w skali całego kraju. Słuchaj, najwięcej w okresie wiosennym i letnim. No. A dlaczego? <grym> Bo ciepło to się od razu chce pisać. <grym> Nie, słuchaj. No. Bo najczęściej donoszą klienci sklepów, mhm. kontrahenci, mhm. ale też przede wszystkim pracownicy a i członkowie rodzin. A to członkowie rodziny, i sąsiedzi. I sąsiedzi pewnie. I to jest tak. No. Są imprezy rodzinne na wiosnę, na lato. Mm. Patrzą, że zażycki przyjechał Marcin nowym. Nowy Mercedes. no, nowym Mercedesem. Nowym Mercedesem. To A skąd on ma? Mm. A myśli, że on tak te podatki no. nam płaci, mm. y, płaci. Płaci ochoczo. I słuchaj. Jest na, y, pani z, y, z, y, z, y, z IAS w Krakowie. Mm. Mówi, że. Generalnie najwięcej jest donosów w okolicach świąt, ale na Podhalu to ferie, wakacje i długie weekendy. No coś no widzisz, patrz, masz ten swój domek na wynajem, pusty, stoi, u sąsiada, cała, wiesz, u, tak. u goście, no to jak on to zrobił? No na pewno coś musiał szukać, no. Czy my żyjemy w e, takiej kulturze trochę podpierdalania? <laughs> Chyba trochę tak, wiesz? To znaczy, ja, y, dwa aspekty moi, chciałem zwrócić uwagę. Po pierwsze, w ogóle to jest tak, że y, organy podatkowe generalnie nie powinny działać na podstawie donosów. Nie? To jest taka zasada generalna, więc oni formalnie. Nie mogą na bazie samego donosu, nie powinni wszczynać postępowania. Czy tak się dzieje? Oczywiście, że tak. nie? Nawet utworzyli sobie specjalną infolinię i maila stworzyli tak, do tego. Tak, nie? tak, <grym> tak. <powiat> <grym> <grym> mail jest, mail brzmi. Donosy, małpa, pogromcy absurdów.pl. <gry> Także pamiętajcie, że, że, że my też czekamy na wasze, na wasze donosy. Jak sąsiad przyjedzie nowym Mercedesem, to do nas, to Można do nas go podpierniczyć, i my bardzo chętnie mm -hmm. zajmiemy się nowym, nowym Mercedesem sąsiada. Faktycznie, infolinia 800 -060 000. Można zadzwonić i powiedzieć, że. Tak, do końca nie wiem skąd on miał na tego mesia. No, ale to jest, właśnie, wiesz, to z jednej strony, nie powinni działać, robią. To my działamy na bazie donosów, także zapraszamy tak, serdecznie. Tak. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, wiesz, no, ja nie mówię, że wszystkie przypadki są słuszne. No, czasem faktycznie, i tutaj odniosę się do tego tematu, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli pracowników, że faktycznie, jeżeli ktoś jest ciemiężony i tak dalej, tu rozmawialiśmy o sygnalistach też, tak, prawda? No. No, jak najbardziej, te donosy niekiedy są, są zasadne, ale w większości przypadków, no, ja nie chcę mi się wierzyć, że cztery 48 tysięcy przypadków było zasadnych, nie? Także troszeczkę ta kultura taka, no bym powiedział jest. Podpierdaczania, podpierdaczania się. Podpierdaczania jest, jest jednak u nas bardzo żywa. To jest niesamowite, ale dzięki temu skarbówka wie, co się dzieje. Mm -hmm. Może trzymać ręce, rękę na pulsie, a tym bardziej, że pewnie to trafia do naczelnika lokalnego urzędu skarbowego, prawda? Taki bonus, tak. jeżeli go złożę, mm -hmm. jeżeli go złożę w Grudziądzu, to, 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 to trafi to do naczelnika w Grudziądzu, mm -hmm. a szczególnie wie, w mniejszych miejscowościach, tak. Naczelnik też tankował i też widział, że przyjechał Mercedesem. No. I teraz już ma podkładkę na to, że skąd on tego Mercedesa ma. No. I to i potem, wiesz, są takie, i potem jest taki wylew. Słuchaj, durnych takich kontroli, takich zapytań kompletnie bezsensownych, i wiesz, człowiek musi się tłumaczyć i pisać, że dlaczego, dlaczego nie jest wielbłądem. nie? No, o, i o tym to będziemy, jeszcze, no, o myślę, tym to że będziemy tak. jeszcze ten. Ale słuchajcie, tak czy inaczej, 46 tysięcy donosów do skarbówki w zeszłym roku to jest. Liczba, z której możemy być dumni jako społeczeństwo. Tak. Jesteśmy świetni w tym, żeby się nawzajem podpierniczać, żeby napuszczać jeden na drugiego skarbówkę pod halę. Jesteśmy z was dumni, bo to wy przodujecie tutaj. Jeden górol z drugim górolem na, na lewo. Nie wystawili faktury. No i później jest problem. <grym> Załostypka. Załostypka. O ja. No to... Ale powiem Ci, że te donosy, to jak to zobaczyłem, to mówię kurczę zupełnie jak, jak, jak w naszym, naszy, naszym podcaście. Także, jeżeli macie jakieś ciekawe donosy, to piszcie do nas w wiadomościach prywatnych na naszych social media, piszcie do nas na social media pogromcy Absurdów. Ale także piszcie donosy na donosy małpa pogromcy absurdów.pl. Też bym sobie życzył, żeby 46 tysięcy donosów do nas płynęło. My mamy trochę mniej, trochę mniej to, do nas płynęło. 42 tysiące, coś Ale jeszcze, jak zobaczyłem, ile ich jest, to mówię, kurczę, to damy to na sezon jesienny. Za dzisiejszy odcinek dziękuję Wam bardzo. Artur Kuczmowski i Marcin Zarzycki. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.